zagrałeś fajnie. Na czym jest tego? Uczy się na skrzypcach grać. Też chodzi do nas na dudy. No i na pistolce ostatnio, tak? Także widzicie, rosną nam naprawdę fajni, fajni młodzi artyści, młodzi ludzie, którzy pielęgnują troszeczkę nasę. Wiecie, powiadałem, że co chałupa, to insi nauki. Każdy głos podoż, już tam se o swoją gazdówkę dbą. I nie dał se byle kieremu pokrącać. Dawniej w naszym terenie, tu na Beskidzie Żywieckim, no a przede wszystkim w Milowce, był taki Sabała Józef Szczotka, który wie co nami grał, na dudach, na pistołkach, na syćkim. Często się zdarzało, że i w Kamesznice, i w Szarem spotykali się w karczmach, grali i to co teraz jest, te posiady, co organizujemy wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Kultury, to jest aby przypomnienie tego, co było dawniej. Jak te zweble z cała te świdrowate ślipie do tego czerwonego skłopca, to było pewne, że zacaruje mleko. Za parę dni Franusia robiła masło w maśnicy. Wiecie, że tak biła toparką, ja ze przez 3 godziny biła i biła i wcale masła nie narobiła. Pasieku nie, na wygodzie zajedzie mu. Hej, zajedni mu, nie dają mi chuj tu dzieweczko, wypłoc mu. Generalnie wczoraj było około 58 wykonawców, dzisiaj jest około 68 wykonawców, w tym jest kilkanaście kapel. W tym roku jakby przykro mówić to, że musieliśmy zrezygnować z kapel dorosłych, bo one były do tej pory również, natomiast w tym roku musieliśmy z różnych przyczyn zrezygnować z kapel dorosłych i to jest tak, jak mówię, kilkanaście kapel, no plus minus tak mniej więcej. Ja myślę, że może być około 50 gawędziarzy, około 50 instrumentalistów we wszystkich kategoriach, i dorosłych, i dzieci, i młodzieży. Się zacna, to rowerek podskoczył na kamycku, a dzwoneczek zabrzęczał. Tego się ojciec nie spodziewał. Kie krowy skoczyły, a zacyny grać, łun z roweru spod. A kie się spozdał, krasula w jedno, malina w drugą stronę. Rower po kamieniu kino strzela. Temu to się odbywa tu w Milowce w Starej Chałupie, bo się spotykali w chałupie. Czasami się spotykali też w karczmie, ale starsi. Natomiast jeśli chodzi o młodych ludzi, to trzeba ich uczyć, żeby tuka tętniło życie i była tradycja. Głównie w takich starych, dawnych chałupach, a ta chałupa w Milowce to jest 1739 roku. To jest takim miejscem, gdzie można na chwilę się zatrzymać. Można na chwilę się zastanowić nad swoim życiem, nad tym wszystkim, co było dawniej, a co może być lepszego w przyszłości. Ta późna jesień to taka pora, kiedy się wszystko już zebrało. Tak, wszystko się zebrało. Jest czas na muzykowanie, jest czas na śpiewki, jest czas na gotki. To były takie długie wieczory, gdzie się ludzie właśnie spotykali jesień. Nieraz i śkubali pierze, i obierali fasole, tak od chałupy do chałupy szli, i było świnobicie, świniobicie. Także myślę, że to jest takie prawdziwe. To żadnej sztuczności tu w tym syćkim nie ma, tylko to jest naprawdę to, co było dawniej. I nos organizatorów cieszy, że są młodzi, którzy nie wstydzą się powiedzieć uważnie, nie wstydzą się ubrać strój góralski i zagrać. I zaśpiewać. Hej.
dawno, dawno temu na wsi ludzie mieli dużo roboty i za to dzieci musiały im pomagać. Moja babka, jak była dzieckiem i miała 10 roków, to musiała krowy i barana paść. Nic nie pomagało. Widno wziął na łodzi wackę, zawiesił to dziecko do tej łodzi wackiej i posłał do cieci do kościoła. Calutką drogą widno odmawiała różaniec i prosiła Matki Najświętszej. I bo ta ma Matko Najświętszą, ulec mi tego chłopiecka, mojego ino jednego, a 4 dziewczątka, bo jak ten go nie ulecis, to go nikt nie uleci. Dziewka jako panienka miała być z Jordanowa, a chłopak miał być z Gadziej Grapy, Łodzawoi. Pewnie zeście słyszeli. Tam nie ino Gadzie Grapy są, bo tam chodzi jakie płotoki, Gadzie Grapy ty. No i Kasia była piękna. Czy są mnie koniczki u mojego ojca? Jeden z sypienicy, a drugi łokrojca. Tyle zaś z tego miał, że młode roki przesły, dorobku zazniósł 3 dukaty i wsy za kołnierzy. Pokiela z głodu o niewiele nie zwariował, a z gorynka świeżbiła, żeby jeden pieniądz wyciągnąć. Iśka do karczmy i się najeść do sytości.